Panie i panowie, finały Mistrzostw Polski w 10 mil. W grupie pań zmierzą się reprezentantki klubu Nosan Kielce, mistrzyni Europy, Katarzyna Wysoławska! Oraz mistrzyni świata juniorek, Oliwia Czuprińska! W grupie panów zmierzą się natomiast MVP sezonu 2013 z klubu Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki, Mariusz Skoleczny. A jego rywalem będzie najlepszy zawodnik sezonu 2014 z klubu DSB RG Bieruń Folie Banda Club Wrocław, Mieszko Fortuński. Jesteśmy ponownie z Państwem. Ostatni mecz Mistrzostw Polski Bilard 2014. Pojedynek Mariusza Skonecznego i Mieszka Fortuńskiego. Pojedynek pomiędzy zwycięzcami, bo oczywiście już wiadomo, że Mieszko będzie zwycięzcą rankingu. Jest zwycięzcą rankingu 2014. Mariusz wygrał ranking rok temu, także mecz pomiędzy zwycięzcami rankingu, no jeżeli Mieszko by tutaj wygrał, tego oczywiście nie przesądzamy, to byłoby to takie troszkę, można powiedzieć, symboliczne, takie przekazanie jakby pałeczki przez Mariusza. Oczywiście Mariusz nie będzie chciał dopuścić do takiej sytuacji. Na pewno bardzo, bardzo pragnie zdobyć to upragnione złoto. Rok temu się to nie udało, mimo iż ranking wygrał. Ostatecznie z jednym brązowym krążkiem skończył Mariusz Skoneczny. No a teraz jak na razie pewnie kroczy po zwycięstwo w pierwszej partii. Byłaby to partia z kija. Pierwsza oczywiście partia z kija w tym meczu. Także 1-0 dla Mariusza Skonecznego. Bezbłędny mecz jak na razie po tej pierwszej partii w szybkim, dobrym tempie. Będziemy tutaj zerkać być może między partiami, między tutaj rozbiciami na pojedynek dziewcząt, tam Katarzyna Wesołowska i Oliwia Czupryńska. No Oliwia o trzeci złoty krążek. Ciekaw jestem, kiedy ostatni raz, czy w ogóle kiedyś przydarzyła się taka sytuacja, żeby któraś z pań na mistrzostwach zdobyła komplet złotych medali.
Jak mam ci to sprawdzić? No nie wiem, Emilu. No to jest oczywiście statystyka ciekawa, tyle tylko, że wymaga grubego, długiego szukania. W każdym razie, może o pojedynku pań słówko, bo to jest ciekawa statystyka. Mieszko Fortuński wygrywał sześciokrotnie z Mariuszem Skonecznym, trzy razy wygrywał Mariusz, ale z kolei bilans partii jest na korzyść Mariusza Skonecznego, 37-36. Choćby dlatego, że na przykład na Beście w Rumunii Mariusz wygrał 7-0, choćby dlatego, że zwykle Mariusz, jeżeli wygrywa z Mieszkiem, no to wygrywa zdecydowanie. No i teraz Skoneczny rozbija, a zatem jakim cudem mógł nie była to partia kija w takim sensie. No właśnie, do tego, kija, ale tu będzie partia z kija chyba, zobaczmy. No faktycznie, Mariusz Skoneczny, ten złoty medal byłby mu bardzo przydatny. Na pewno sprawiłby, że te mistrzostwa będą miały dla niego jakiś wyjątkowy smak. Proszę zwrócić uwagę, kombinacja czeka na początku, jedynka w szóstkę. No i dobrze, bardzo dobrze zagrał tę kombinację Mariusz. Lepiej się nie dało skontrolować odejścia żółtej kuli. No Mieszko Fortuński już rozluźniony, on już swoje na pewno zrobił. Nie ulega wątpliwości, że będzie MVP tego sezonu. No to mamy statystyki. No i MVP mistrzostw, tego też nikt mu nie odbierze. Adrian Kozakowski obstawia 7-4 dla Mariusza. Adrian obstawiał też Anitę Sochacką. No. Finale. W każdym razie, właśnie, to jest ciekawy wątek, który może warto poruszyć, zanim mecz wkroczy w decydującą fazę. Juniorzy na tych mistrzostwach w grupie pań sprostali zadaniu właśnie za sprawą Anity Sochackiej, która zdobyła medal i wypadła lepiej od koleżanek, które jeszcze nie ukończyły 18 roku życia, grały tutaj, a były trzy takie zawodniczki, właśnie Anita Sochacka, Agata Sidło i Kinga Pietrzak. W grupie panów juniorzy też myślę, że sprostali wyzwaniu. Najlepiej z nich prezentował się Wiktor Cieliński, który bodajże dwukrotnie meldował się w fazie pucharowej. Obok Michał Muklewicz w ćwierćfinale przecież. A i Michał Muklewicz, faktycznie, ale tu tak solidnie jednak wypadł Zieliński. Jemu co prawda półfinału, ćwierćfinału brakło, ale częściej w tej fazie pucharowej. Tak mi się wydaje. Kwestia subiektywna. Jeszcze byli oczywiście Kamil Szonszor. Daniel Macio oczywiście. Który się nie popisał. No i Daniel Macio. Kamil Szonszor też był w fazie pucharowej, o ile dobrze pamiętam. Lub mecz o fazę pucharową przegrał. No w każdym razie Kamil Szonszor wypadł słabiej niż wymieniona dwójka. No a Daniel Macio był typowany jako czarny koń tych mistrzostw. I myślę, że stać go normalnie na więcej niż to, co pokazał, bo zbyt wiele nie pokazał. Tymczasem 2-0 prowadzi Mariusz Skoneczny, a my zobaczymy, dlaczego nie warto zwalniać się z WF-u. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji. Widzieliśmy powtórkę rozbicia Mariusza Skonecznego, Mieszka Fortuńskiego. To Mieszko tak. Przecież rozbijał. No i to jest ta mina, którą nieczęsto Mieszko nam prezentował, zwłaszcza w tak wstępnych fazach meczu. Szymon Duda, który no, dał całkiem dobry pokaz tutaj na tych mistrzostwach. Kilka pojedynków wygrał. Twierdzi, że najlepiej by było, żeby każdą odmianę wygrał kto inny. To ma swoje zalety, ale nie, jeżeli trzeba z każdym zrobić wywiad. Także oczywiście to są żarty. Mariusz Skoneczny teraz w tle. Widzimy tutaj może Michał Czarnecki. Też zwłaszcza w dziesiątkę popisał się dobrą grą. Chyba faza pucharowa w jego wykonaniu. Już w sumie no, przerwne podsumowanie mistrzostw. Trzeba będzie troszeczkę poczekać, trzeba będzie to wszystko poanalizować. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, ma ochotę pobawić się w statystyka, to zapraszamy do sporządzenia na przykład rankingu
drużynowego. Ciekaw jestem, jakby to wypadło. No chyba na pewno najlepiej wypadł nosem za sprawą rywalizacji pań. I Tomasza Kapłana siłą rzeczy. Od trzech band Mariusz niewiele zabrakło. No i Mieszko Fortuński teraz już dostaje prosty układ. A w meczu pani Katarzyna Wesołowska, która broni tytułu, prowadzi z Oliwią Tupryńską, która tytułu nie broni. Zdaje się, że podobny finał mieliśmy przed rokiem. I w sumie w ciemno można co Mistrzostwo Polski ustawiać podobny finał. Ciekaw jestem, kiedy ostatni raz Nosan w kategorii w rywalizacji męskiej tak słabo wypadł. Jeden medal tylko, złoty bodajże, ale... I Radek Babica brąz. A, oczywiście, dwa medale. No to i tak mało chyba w porównaniu na przykład do zeszłego lat. Roku. A w zeszłym roku Michał Turkowski tam złoto. W pierwszej odmianie już było złoto i srebro. I brąz. I brąz. To tym bardziej. O, Damian Egmont, spieszę z odpowiedzią na twoje pytanie. Kilka lat temu zrobiła to Karolina, jeszcze wówczas jako stawarz, czyli parę lat musiało minąć, 3 złota. Faktycznie, Karolina już teraz pikul, no miała takie serie, a nawet sprawdzę, w którym roku. Tylko, że chyba mniejszą konkurencję wtedy. No to wiesz, tak porównując, no to możemy powiedzieć, że w 1992 wszystkie medale Mistrzostw Polski zgarnął Krzysztof Kutacha. No tak. Proszę bardzo. Wojciech Szewczyk, Adrian Borowiec, Jakub Kościelniak i Konrad Juszczyszyn. Tylko jeden z nich ma powody do zadowolenia po tych mistrzostwach. No panie... Jest trochę złoto tutaj. Jest trochę złotego. 2008... Raz, dwa, trzy, cztery medale w 2008 Karolina Pikul zdobyła. 3 złote medale. 4. 4 złote medale. A nie, przepraszam, nie ma tutaj dziesiątki, bo nie było wtedy mistrzostw. W 2009 były pierwsze. Nie wiem, w którym roku u pań, to bez większego znaczenia. W każdym razie 8, 9, 14. No to mam odpowiedź. Dzięki, Damian. Damian Egmont, mistrz Polski w karambola z tego roku. Grały panie w 14-1 i w Polski? No, grały. A tymczasem Mariusz Skoneczny miał swoją szansę mimo błędu. No i Mieszko Fortuński też szansę ma. To jest Billa, którą Mieszko wycina z ogromną łatwością. W turnieju pań wciąż na prowadzeniu 1-0. Katarzyna Wesołowska, a Bartosz Migdałek typuje, że mecz będzie na styku. I zmierza to wszystko do pierwszego punktu dla Mieszka. No, mogłaby troszeczkę dłużej potoczyć się biała, byłoby łatwiej, a tak chyba będzie musiał z górą, czyli po dwóch bandach pozycjonować. Ale bardzo ładnie, odpowiednio zagrana ta rotacja sprawia, że blisko łzy odbiła się dwukrotnie biała Billa. I dziesiątka na pierwszy punkt dla Mieszka Fortuńskiego. W tym czasie zobaczymy może co tam słychać u pań. Czy też nie zobaczymy. Jeden do zera, Oliwia przy stole jak widzimy. Teraz zaczęli się na Bile w łzie. Prosty układ przed Oliwią. Dwie kule w kieszeniach, no ta dziewiątka, no jeżeli na nią dobrze wyjdzie, co nie jest jakimś mistrzostwem świata na pewno, no to kwestia będzie rozwikłana. Tutaj w hotelu trwają już próby przed jakimś świątecznym występem artystycznym. Może tam też komery postawimy. Wigilia. Wigilia jednego ugrupowania partyjnego. Politycznego ugrupowania, którego nazwy wymienić nie możemy, bo chyba nie możemy agitować politycznie.
Ale to bez znaczenia oczywiście, żarty na bok. Tymczasem rozbicie. Widzimy powtórkę. Jest dobra pozycja do jedynki, tylko pytanie dla kogo? Dla Mieszka. Jedziesz Maniek, sorry Mieszko. Maciek Iwan tak typuje. Dobra, taki najbardziej sarkastyczny i złośliwy żart. W tym sezonie i tak to Mariusz Skoneczny odjedzie samochodem za ranking z turnieju, bo nim przyjechał. ...360 komentarzy. No 400 to by była liczba, którą można zaakceptować. Zapraszam Państwa do wzmożonej aktywności. Jak teraz... No jest nieźle, chociaż zmierzała w kierunku łzy biała Bila. Spokojnie teraz, bardzo spokojnie rozwiązuje ten układ Mieszko Fortuński. No w zasadzie, do czego ten człowiek ma się spieszyć? Dwa złote medale. No to jest fajny wynik, zwłaszcza, że chyba dawno tak nie było, żeby w jednym roku ktoś dwa złote medale zdobył. Jeżeli ktoś to zdobył, to na pewno Tomasz Kapłan i pewnie Mateusz Śniegocki. Radek Babica chyba też mógł taki wynik osiągnąć. Karol Skowerski raczej nie miał takiego sezonu. No i teraz zobaczymy, bo tutaj raczej, chociaż nie musi się wcale zbijać z dziesiątką. No i 2-2 za chwilę, Szanowni Państwo. A zatem reklama. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Mieszko Fortuński, Michał Ostrowski twierdzi, że Mieszko może być kiedyś najlepszym bilardzistą świata. Niewykluczone. No właściwie, co to znaczy być najlepszym bilardzistą świata? To ciężko zdefiniować najlepszego bilardzisty świata, jest tak naprawdę... Sukcesy nie są w żaden sposób miarodajne. Parędziesiąt osób, które mogą sięgnąć po jaki tytuł, jak nie... Paręset, dosłownie. Parędziesiąt to w samej Europie. Znaczy nie, w Europie może nie ma tak wielu zawodników wybitnych. Oczywiście licytowanie sukcesów jest daremne dość, bo weźmy pod uwagę wiele czynników. No cóż, możemy powiedzieć, że w tym sezonie najlepszy jest Shane Van Banning. No możemy tak powiedzieć, bo dlaczego nie? Albo Nils Fejen na przykład. A dlaczego Nils Fejen? No jest mistrzem świata, był w finale World Cup of Pool. No właśnie, no i tak możemy sobie dyskutować, prawda? No. Jeżeli weźmiemy... Jest dwukrotnym mistrzem Europy przy okazji, tak. No właśnie. Ale tysiące turniejów rozgrywanych w Azji ma swoich zawsze faworytów. Dawaj, Mieszko, będzie beton. Pokusiłbym się o interpretację, ale mogę się mylić. Mariusz Skoneczny. Przed chwilą na naszych ekranach. No Mieszko teraz, jak to wygląda? Coś tutaj mu spędza sen z powiek. Nie, no teraz ten układ się klaruje. Mamy doprecyzowanie. Mieszko zdobędzie Mistrzostwo Świata. Powiem przewrotnie. Może nie zdążyć, bo prawda jest taka, że nie zdobywa się na pewno, wbrew pozorom, nie zdobywa się Mistrzostwa Świata na przykład w dziewiątkę przypadkiem. To są zawodnicy, którzy, jeżeli byśmy porównali ich kariery, to na pewno moglibyśmy wyróżnić kilka takich elementów, kilka etapów. No i nie wiem, czy Mieszko jest w stanie bardzo szybko przeskoczyć te etapy, które pozwolą mu zostać mistrzem świata. Oczywiście były przypadki,
choćby Uciaczin, który w 2005 roku był podwójnym mistrzem świata, mając lat 15 bodajże. Były przypadki zawodników, którzy te duże sukcesy osiągali tak, no powiedzielibyśmy, zupełnym przypadkiem. Ale jednak, żeby liczyć na Mistrzostwo Świata, to naprawdę kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat grania na wysokim poziomie. To jest moje zdanie. No Mieszko, tak na dobrą sprawę, dopiero w tym sezonie zadebiutował na podium Pucharu Europy. Prawdopodobnie zadebiutuje za rok na Mistrzostwach Europy. No i niewykluczone, że zapłaci tam tak zwane frycowe, czyli po prostu no to nie będzie jego start. Ale życzymy jak najlepszego. No Mariusz Skoneczny pojechał na Mistrzostwa Europy i w debiucie miał ćwierćfinał, dzięki czemu pojechał na Mistrzostwa Świata. Tak to się wszystko poukładało przewrotnie. Marek Kudlik i Konrad Piekarski w 2012 roku też byli na Mistrzostwach Europy. Konrad Piekarski był piąty w ósemkę, to był jego oczywiście debiut. Marek Kudlik tam zajął dziewiąte miejsce, czyli to się da zrobić, po prostu dobre wyniki można zrobić oczywiście i w debiucie, ale to, co się liczy najbardziej, to medale, więc myślę, że na nie trzeba czekać. Nie da się po prostu wejść do turnieju i zdobyć medalu. Beton będzie od poniedziałku. Okej. Nawet nie było mowy o kombinacji. Pięknie, teraz Mariusz Skoneczny, za chwilę to zobaczymy. Czy dało się to zagrać lepiej? Chyba nie. Idealnie, dobrana ta dolna rotacja. Doklejona biała do dziesiątki. Tak jest. No, mocno ograniczył Mieszkowi możliwości. Na układ, no Mieszko musi... Mieszko stoi tutaj naprawdę w trudnej sytuacji, bo zostawiając Mariuszowi ten układ, przegra partię. Ładnie teraz. No ale zostawię ten układ. Pamiętam, podczas jednego z Grand Prix Polski Mieszko w podobnej sytuacji jeszcze wbił bilę. Nawet na stole telewizyjnym. Także no, po nim się można spodziewać najabsolutniej wszystkiego, jeżeli absolutność można stopniować. Ale Mariusz Skoneczny ma 24 lata. Mieszko jest jeszcze młodszy. Ma 23 lata. Mariusz Skoneczny to jest zawodnik, który sprawia wrażenie niebywale ogranego, niebywale doświadczonego. I coś w tym jest. No, jako 17-latek wygrywał na przykład Dynamic Billie od Best of the East w Łodzi, pamiętam to dobrze. Jako 21-latek grał już na Mistrzostwach Świata. To może nie jest jakiś rekordowy wynik, no ale świadczy jak najbardziej o Mariuszu. Jemu na pewno w finale nie braknie animuszu, nie braknie cierpliwości i opanowania. No i wielu zawodników toczyło wyrównaną walkę z Mieszkiem, zwłaszcza w dziesiątkę w tym turnieju, ale uważam, że spośród nich to Mariusz Skoneczny jest tym, który presję dźwignąć może. Bo co nam powiedział Mieszko, to potwierdza się w statystykach. Jest jeden zawodnik na tym turnieju, który pokonał Mieszka Fortyńskiego i to dwa razy. Ma na imię Tomasz, a nazywa się Kapłan. Tymczasem u pań 2-1 prowadzi już Oliwia Czupryńska. Tam w tle zdaje się Ewa Bąk i Bartosz Czapski. Tak. Tak, oczywiście nie może zabraknąć Pauli Kowalskiej gdzieś tam w narożniku Kasi Wesołowskiej, która teraz... myli się na piątce. No, na pewno nie przybliża jej to do złota. Panie grają do 5 wygranych partii, a Oliwia ma teraz układ na 3-1. Ja też sobie mogę zamknąć zakładkę z innymi pojedynkami. Ale Kasia Wesołowska ranking wygrała tak po drodze. Pokonując... wielkie brawo do Kasi. Tak. Pokonując w półfinale Izę Łącką. Sprawa się przesądziła. Teraz Mariusz. Jest. Bila w łuzie. Będzie też pozycja do jedynki. Powtórka, proszę. Widzimy, długo czekał Mariusz, jeżeli możemy rozpatrywać to w kategoriach jakiegoś długiego okresu. Podczas tego rozbicia aż coś przedłuży jego wizytę przy stole. No ale to jest partia, to jest układ na partię z kija. Zobaczmy go bliżej.
Jest dobrze do dwójki, trójka. Nie, tutaj aż trudno wyobrazić sobie, na czym Mariusz mógł się pomylić, chociaż teraz już troszeczkę nie najlepiej, widzimy. No, jeżeli się gdzieś pomyli, to tu. No właśnie. Jakbyś... Jakbym zgadł. Jakbyś zaczarował. Nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się, że kto, ale Mariusz, on jest... W mojej opinii Mariusz jest najlepiej poukładanym technicznie zawodnikiem. Jeżeli zwracali Państwo uwagę na te najlepsze mecze Mariusza, których albo i także te słabsze, to zawsze to wyprowadzanie kija, zawsze ten sposób unoszenia się właśnie do takich chińskich snookerów czy do jumpów, odbywa się na niezachwianej pozycji, tam nie ma poprawek. Mariusz, jak już się złoży, to jest maszyną do zagrywania. No ale szansa, którą stracił, może być bardzo, bardzo kosztowna. Pamiętam, w zeszłym roku podczas meczu z Wojciechem Szewczykiem Mariusz siedział akurat z prawej strony i korzystał z naszego ekranu, na którym widać, co się dzieje na stole telewizyjnym, jak z lustra. Był taki sympatyczny akcent. Ciekaw jestem, czy w tym roku też panowie zrobią nam taki miły żarcik. No, ale Mieszko też się nie popisuje w tej partii. Jeżeli to jest dobra pozycja do szóstki, no to... Jak wygląda zła? Zdaje się, że z bandy będzie musiał zagrywać. Do środka, no proszę, z jaką łatwością. Mieszko akurat do środka grać się nie boi. Za późno już na powtórkę. Tutaj widzimy końcowy fragment tego rozbicia. To jest właśnie to, co zawiodło Mieszka na sam szczyt w tym sezonie i na tych mistrzostwach. Taka niebywała pewność siebie i pewność zagrań przede wszystkim. Bo teraz już wszystko wraca do normy. Dziewiątka czeka w kieszeni. I zamiast 4-2 za chwilę powinno być 3-3. Mieszko jeszcze tylko 5 partii. Jacek Jasiński, Marek Strykowski, Emil normalnie jak prorok. No tak mam, no. Co ja poradzę? Dziesiątka, więc reklamy. Mieszko już rozpoczął kolejną partię, już pozbył się ze stołu żółtej kuli, już jest także na bili numer 2, a więc odzyskuje inicjatywę. Końcowe odliczanie już u nas na forum, Jacek Jasiński, jeszcze tylko 4. Pozwolę sobie na małą dygresję, nie wiem Janku, czy podzielić się pod wnioskiem, który za mną, tutaj jak wspominałem, trwa próba przed występem artystycznym. Jeszcze raz usłyszę piosenkę, jest taki dzień, to ten dzień z kalendarza chyba wymarzę. A w zasadzie to jest taka piosenka o tych mistrzostwach. Jeżeli oczywiście Mariusz wygra, to jest taki dzień, tylko jeden raz do roku, kiedy Mieszko może przegrać. W każdym razie teraz już tylko 3 kule. Teraz po 2 bandach zapewne. Tak jest. Jakieś dziwną właściwość ma Mieszko, ale to chyba ta właściwość nazywa się skutecznością i rozwaga, że po jego zagraniach wszystkie układy wydają się proste. Ja nie widziałem, żeby Mieszko rozwiązywał trudny układ. Dokładnie.
4-3 prowadzi Mieszko Fortuński, a zatem uprzedzę Jacka Jasińskiego jeszcze tylko 3. A to tam upań, no upań to sobie zobaczymy. Jest forła. No dzisiaj, szanowni państwo, co pokażemy z przyjemnością, przedstawimy państwu ceremonię medalową. Także zapraszam. Sporo tych zawodników wbrew pozorom będzie na podium. No i od 19 już zaczynamy transmisję z Mistrzostw Polski Biznesu. Również serdecznie zapraszamy na do oglądania najlepszych biznesmenów w kraju. Tak, i również tam też będą reklamy, także proszę się nie martwić. Właściwie każdy mecz to będzie jak reklama. Jak z tym rozbiciem? O, teraz za naszymi plecami słychać pastorałki w wersji disco. Święta, naprawdę. No w końcu nam się zrodziła tutaj walka na sejfy. Od bandy Mieszko. Mariusz oczywiście. No i zostawia szansę, ale tylko na kolejnego sejfa. Mariusz Skoneczny. Już Mariusz musi szukać miejsca na bandzie. Jest jedna, druga, trzecia, nie ma faulu. No i teraz pytanie, zostanie gra dla Mieszka czy nie? Zostaje. Zostaje. Nie ma złudzeń. Nie musi bać się o białą bidę, Mieszko. Takie ostre cięcie. Wrzuci białą w bandę, jeszcze tam dziewiątka na drodze, a więc no, tylko jakiś dziwny splot zdarzeń mógłby sprawić, że zgubi w lewej dolnej kieszeni Mieszko białą bilę. Mieszko Fortuński, o tym warto powiedzieć, bo to też medaliści, pokonał w półfinale Piotra Ostrowskiego, który zdobywa swój drugi w karierze medal Mistrzostw Polski, drugi brązowy. Wcześniej Mieszko pokonał MVP poprzednich mistrzostw Wojciecha Sroczyńskiego, a dzień zaczął od wygranej nad tym Markiem Kudlikiem, to w meczu awans, a potem Karolem Skowerskim. Kto odesłał Mieszka na lewą stronę? Na pewno Tomek Kapłan. Na pewno. Na pewno. Tak, Tomek Kapon i to już w drugiej rundzie. Dlatego też troszeczkę dwa pojedynki na lewej stronie musiał rozegrać Mieszko. I pierwszą z jego ofiar był Jakub Kościelniak, a więc też medalista. Potem Marek Kudlik, a więc wicemistrz Polski w ósemkę. Tymczasem no, poszalał nam tutaj Mieszko bardzo, bardzo mocno. Mariusz Skoneczny także z lewej strony atakował, dlatego że przegrał. No właśnie, z kim przegrał nam Mariusz Skoneczny? I to w jednej z pierwszych, chyba w swoim pierwszym pojedynku z Konradem Mieszczyszynem. Potem Mariusz 7-6 pokonał Tomasza Malinowskiego, 7-2 Patryka Sadkiewicza, 7-6. Za szybko przewinąłem. Wiktora Zielińskiego. Dalej Tomasza Kapłana 7-2, Wojciecha Tajdosa 7-5 i Jerzego Regieli 7-5. A więc Jerzy Regieli także na podium. A Mariusz teraz
No, czy to się uda? Śmiały ten plan i nie dam sobie ręki uciąć, czy postawił dobrego sejfa zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego. Nie udała się to sztuka, aczkolwiek no jeszcze może upatrywać swoich szans w powrocie do stołu, ponieważ ósemka z dziewiątką w nieprzyjemny sposób sklejone i nie za bardzo ma tak naprawdę z czego to rozbić, Mieszko. Z czego to rozbić, by przede wszystkim nie tracić pozycji. Dokładnie. Siódemka, ósemka, dziewiątka, no tak naprawdę to no nie ma faktycznie jakiejś oczywiście, jasnej jeżeli koncepcji. Trafi, oczywiście, jeżeli trafi w tą dziewiątkę inną bilą, no to bardzo możliwe, że uzyska pozycję, bo ósemka jest bliżej Uzy niż kula z numerem 9. Tak, ale to znaczy, że byłoby, że trzeba będzie... My tu gadu, a Mieszka na trójkę już na pozycji. Kapitalnie. Radzi sobie z tym, ale... No ale co z tego? No właśnie, jeżeli jednak Mieszko zdecyduje się na przykład ścinać czwórkę do prawej kieszeni i trafi, to może uwolnić sobie tę ósemkę. Nie, jednak tylko safe. No cóż, tylko z siódemki w zasadzie rozsądnym byłoby uwalnianie tej ósemki, dziewiątki. Wtedy faktycznie ta pozycja do ósemki, byłaby na nią szansa. Chociaż Mariusz Skoneczny też potrafi piekielnie, kreatywnie zagrać. Tymczasem Oliwia Czupryńska prowadzi już 3 do 1 i jest przy dziesiątce na 4 do 1. Chociażby trzecie złoto dla Oliwii. Wszystko na to wskazuje. 4-1 Oliwia Czupryńska prowadzi już w meczu z Katarzyną Wesołowską. Tak jest. Tymczasem panowie też już tam się przy stole zmienili. Nie chciałbym być odebrany jako osoba, która nie docenia dokonania Oliwii, ale trzeba mieć na uwadze, że nie ma tutaj Karoliny Pikul, która jako jedyna w Polsce tak naprawdę ma stały patent na te dwie świetne zawodniczki, na nasze mistrzynie Europy. Tymczasem Mieszko cały czas będzie szukał pozycji. Widzę, że muszę się wytłumaczyć z pewnej nieścisłości. Wbrew pozorom będzie wielu zawodników na podium. Chodzi o to, że podkreślamy, iż te mistrzostwa są zdominowane przez zwłaszcza dwoje zawodników. Można by zakładać, że tych zawodników będzie mniej nieco. Jeżeli udekorujemy ich za wszelkie odmiany, to tych nazwisk będzie jednak sporo, więcej niż moglibyśmy zakładać, przyjmując za pewnik, że faktycznie ta dominacja była jakaś ogromna. No myślę, że jednak sens jakiś tutaj jest zachowany, a przemęczenie jak najbardziej. Czemu nie? Teraz delikatnie. No i postawia sobie kąt na siódemce, tak, dokładnie. No możemy mieć zagranie mistrzostw. No. No nie takie no nie wcale. Nie przesadzajmy. Aż tak. No, jest uwolniono. No kapitalnie. Lepiej ekstra. Się tego zrobić nie dało. Ekstra. Nawet nie drgnęła ta dziewiątka. Żegnamy niestety Michała Ostrowskiego, który dziękuje nam za 4 dni z naszym komentarzem. Miłe dni. Można? Można, ja to lubię. Tymczasem dziesiątka na 5 do 3. Bardzo pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dziesiątka na 5 do 3 i reklama. Dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u.
Jesteśmy już po kolejnym rozbiciu. No i Mariusz Skoneczny, który wydawał się, że będzie walczył, będzie bronił przewagę. Teraz to on musi gonić. Zobaczmy jednak, bo tutaj nie. Tutaj jest Katarzyna Wesołowska, wynik 4-1. Postaramy się mniej więcej śledzić końcówkę tego pojedynku pań. Myli się Mariusz Skoneczny tymczasem na żółtej kuli. Oliwia Czupryńska po poznańskich treningach jest nie do zatrzymania. No to się zgadza, o tym już mówiliśmy nieraz, że ta grupa zawodników związanych z Poznaniem na różne sposoby, często mieszkając po prostu w Poznaniu, bardzo jest zintegrowana, bardzo dużo wspólnych gier i te gry hartują. Widać, że bardzo szybko skorzystała na tym Oliwia. Skoro już o tym, to właśnie w ten sposób wypłynął talent na przykład Wojciecha Sroczyńskiego, Adriana Borowca, Jakuba Kościelniaka. No i Oliwia Czupryńska będzie kolejną zawodniczką, która skorzysta na tych poznańskich treningach. Tymczasem, szanowni państwo, 4 bile. Dobrze widzę, ale tutaj mamy save, więc zajrzymy jeszcze na stół pań za chwilę. Mieszko Fortuński, tymczasem kombinacja. No, tak troszeczkę uciekła ta biała bila. Trzeba będzie grać z przyrządu, a to nigdy nie jest ułatwienie. Szuka teraz tego sprzętu Mieszko. No i znalazł przy jednym ze stołów obok. Co tam tymczasem u pań? No cały czas Oliwia myśli, jak nie dopuścić, albo raczej jak sprawić, by rywalka przy stole nie miała łatwego podejścia. Poradził sobie Mieszko, zachowuje też pozycję. No i kroczy, bardzo pewnie kroczy Mieszko po szóstą partię. Musimy się teraz zdać na realizatora. Ziemowita Janaszka nam raczej pokaże, kiedy Oliwia będzie wbijała dziesiątkę. Cały czas to wygląda bardzo dobrze. Proszę bardzo. Eye of the Tiger. Zdaje się, że na finale są bliscy Mieszka. O tym informował mnie jego tata. Raczej kamera nam ich nie pokaże, bo trudno nam tych państwa rozpoznać pośród tłumu nieprzebranego widzów. Teraz dubel, ale czy o to chodziło? No kto wie, zobaczmy powtórkę, koniecznie zobaczmy tę powtórkę. Albo może nie, bo jednak Mariusz teraz jest przy stole. Czwarty punkt będzie na jego koncie, nie może być inaczej. Czy Mieszkowi chodziło o dubel w tej sytuacji? Jeżeli tak, to dlaczego? A więc 4-5. Jest Katarzyna Wesołowska, która będzie wbijała dziewiątkę na punkt drugi. A zatem 2-4 w meczu Katarzyny Wesołowskiej z Oliwią Czupryńską. Tymczasem Mieszko ustawia trójkąt Mariuszowi Skonecznemu. No powiedzmy, że ten finał może nie jest tak wymarzonym pojedynkiem jak niektóre, które widzieliśmy, ale będzie miał swoją dramaturgię i to jest najważniejsze. Mariusz teraz będzie rozbijał i wypada wierzyć, że zrobi to jak należy. Jest dziewiątka w wózie, jest też szóstka, ale to bez większego znaczenia wobec faktu, że chyba nie będzie pozycji do jedynki. Zobaczymy. Proszę zwrócić uwagę. Żółta i biała w prostopadłej linii niemalże do bandy. Z przyrządu Mariusz Skoneczny może tutaj stawiać sejfa. Czyżby tutaj jakaś przerwa? Nie. Tutaj rozbicie Katarzyny Wesołowskiej.
Tak jest, biała będzie odesłana, żółta będzie odesłana za siódemkę, chyba, że troszeczkę nie najlepiej. Przepraszam, że znowu wrócę do tego meczu, jednego z moich ulubionych, jakie w życiu widziałem. Meczu Wojciecha Szewczyka z Mariuszem Skonecznym przed rokiem. I tam też się zaczynało od takiej, ta kluczowa partia też zaczęła się od tej wymiany sejfów. Od bardzo podobnej wymiany sejfów. Wojciech Szewczyk, zastanawialiśmy się wtedy, czy nie będzie czasem atakował. No i właśnie. Piękna partia to była. W każdym razie Mariusz Skoneczny teraz zmierzy się z trudnym, bardzo trudnym sejfem. Widzimy go tutaj. Już ocenię, już analizuję, czy widać po nim choćby cień z degustacji. Raczej nie. A więc on się zmierzy z tą kulą. Jest plan na jedną bandę. Delikatnie, subtelnie lusterko przecina to zagranie Mariusz. No i czy teraz zostawia grę Mieszkowi? Mieszko spojrzał dokładnie. Mieszko zmierza w swoim tempie do pozycji, z której będzie musiał zagrywać. Jeszcze raz sprawdzi. My sprawdzimy stąd, ale odpowiedzi nie uzyskamy. Mariusz Skoneczny, ani drgnie, opanowany, wyluzowany, zrelaksowany. On wie, że szanse, jeżeli mają się pojawić, to się pojawią. I pojawia się teraz ta szansa. Zobaczmy, w jakich okolicznościach. Miał tam Mieszko szansę? Nie. Musiał grać z lewym fałszem, a więc nie wykluczałem, że lekkie masę albo najpierw banda. Teraz będziemy to wiedzieli. Chyba jednak lekkie masę. Zostaje dziewiątka w wózie. I oto Mieszko. No Mieszko jest dość ekspresyjny, bardziej ekspresyjny raczej niż Mariusz. Łatwiej mu przychodzi okazywanie emocji. Tymczasem nie popisuje się Skoneczny do końca na tym pozycjonowaniu. Nisko mierzy w białą, wysoki most, długi mostek. No i czyżby? Nie, myślałem, że kombinacja tutaj, jeszcze trzeba się zastanowić nad... A właściwie, kombinację będzie chyba zagrywał Mariusz Skoneczny. Oj, niewiele zabrakło, odetchnie na pewno z ulgą. Mieszko, wpada czwórka. No i teraz Mieszko zadecyduje, czy Mariusz ma grać, czy też woli, by samemu zagrać. Mariusz ostatnio w finale Mistrzostw Polski grał w 2012 roku w 10 bil. Wtedy uległ, ostatnie złoto zdobył w 2010 roku, w 10 bil. Mieszko będzie grał, będzie szukał sejfa, czy też dubla. Długi mostek, delikatnie, to tylko sejf. Spójrzmy i dalej, co tutaj się działo. 2009, 2008, no sporo tych medali Mariusza Skonecznego. Zwłaszcza juniorskich. W każdym razie, 2 lata czekał Mariusz na finał, to się spełniło. 4 lata czeka na złoto. Czy to się spełni? Wiele na to wskazuje. No tak powiedzieć nie możemy. Na razie panowie grają na sejfę. Na razie Mariusz jest w odwrocie. Teraz bardzo dobra odstawna. Nie są specjalnie przywiązani do foteli panowie. Przed chwilą na miejscu Mariusza siedział Mieszko, ale to tylko po to, żeby nie utrudniać swojemu świetnemu rywalowi zagrania. Teraz próba dubla. To wygląda genialnie. Takimi zagraniami Mieszko torował sobie drogę przez cały sezon. Zobaczmy powtórkę. No nie wytrzymał w tej grze taktycznej, po prostu Mieszko postanowił zaryzykować i zagrał to z taką skutecznością, jaką wykazywał przez cały sezon. Środkiem kieszeni to wpada. To przesądza chyba sprawę partii numer 10. Jest już 8. A zatem 6-4 i oby panowie poczekali, zanim reklamy się skończą. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację.
Zajrzyjmy może do pań. Tutaj przy stole Oliwia Czupryńska. Mieszko też już jest gotowa, więc dajmy mu to rozbicie. Kętrzyn, finał z Mateuszem Ściegockim. Tam było na styku, to była dziesiątka. Kiedy Mieszko rozbił w ostatniej partii, jasnym było, że zwycięzca może być tylko jeden. Czy to jest kolejne takie rozbicie? Aż tak dobre nie jest. Zobaczmy powtórkę. Widzimy żółta kula w wózie. Dwójka przy narożnej kieszeni. Tam jeszcze zdaje się, czy to dziewiątka. No i spójrzmy na ten stół. Push-out w wykonaniu Mieszka Fortuńskiego. Tymczasem chyba na chwilę przeniesiemy się do pani. Tak jest. Trzy kule dzielą Oliwię Czupryńską od tytułu mistrzyni Polski. Trzeciego w tym roku. No i czy to zagranie ją zbliży? Czyżby tutaj nie musiała czasem grać kombinacji Oliwia? To pozycjonowanie z naszej perspektywy nie wydaje się wcale najlepsze. Szybki rzut oka na panów. Gra taktyczna. No zasłonił nam Jan Niewęgłowski czy ktoś inny. Nieważne. W każdym razie zobaczmy. Dziewiątki już nie ma. Oto dziesiątka na finał na Mistrzostwo Polski dla Oliwii Czupryńskiej. Na trzeci tytuł w tym roku. No niebywałe osiągnięcie. Dołączy do Karoliny Pikul w tym zaszczytnym gronie, które zawodnicze, które w XXI wieku dokonały takiej sztuki. No panowie nie przerwą oczywiście pojedynku. Mariusz tam coś się... Będzie grał jumpa, nieważne. Zobaczmy teraz. Dziesiątka, Oliwia Czupryńska, po raz trzeci najlepsza. Wróćmy zatem do panów. No popatrzmy chwilę na Oliwkę. Poznań zapewne jest dumny ze swojego nowego bilardowego nabytku. Tymczasem Mieszko, kolejne świetne wbicie, ale gubi pozycję. Parkuje białą na czwórce. I perspektywa tego, by ta partia była ostatnia w finale, ostatnia w Mistrzostwach Polski, szanowni państwo, tak jest. Na naszych oczach rozgrywa się właśnie ostatnia partia tych mistrzostw, albo i nie. To zależy przede wszystkim od Mieszka. To jest na pewno ostatni pojedynek i w tych mistrzostwach nie zobaczymy więcej niż trzy partie. Nie ma faulu, blisko było wbicia, czy będzie odstawna. Dobrze to wygląda, będzie chyba w problemie Mariusz Skoneczny. Z tej perspektywy niewiele możemy ocenić. Rodzi się pytanie, czy uda się wbijać czerwoną kulę do narożnej kieszeni bez ryzyka wbijania białej do środka. Nawet chyba nie szuka takiego wariantu Mieszko. Być może może zagrywać ją bezpośrednio. Nie, to jest safe, ale taki kreatywny, taki przemyślany, taki, które oglądać lubimy. Mieszko oceni, Mieszko sprawdzi. Panowie żartowali ze sobą przed tym meczem. Naprawdę, to są przyjaciele, znają się zwłaszcza ze startów juniorskich. To od bardzo dawna. Widzi chyba tę trójkę Mieszko. Pytanie, ile czerwonej kuli ma do dyspozycji? Wystarczająco dużo, by posilić się na takie zagranie i gubi białą. Chciał mocno, chciał przesądzić Mieszko już o losach tego pojedynku. Ale jednak białe w wózie, nie czerwona. A zatem szansa dla Mariusza Skonecznego. Nie szuka kombinacji Skoneczny. Na jednej kombinacji już się pomylił. Tutaj nie ma sensu. Oby Mariusz znalazł swoje tempo gry. To imponujące. To, którym imponował przez zeszły sezon. Właściwie jego większość i to, które imponował w meczu o zwycięstwo w rankingu z Wojciechem Szewczykiem. Także płynną symfonią zagrań było tamta partia. I niech ta będzie podobna. Mnóstwo wtedy dolnych rotacji, takich niespodziewanych, ale jakże czystych technicznie zaprezentował nam Mariusz Skoneczny. To był widowiskowy popis. Poznań już gratuluje Oliwii Czupryńskiej potrójnego złota. Nie ma się czemu dziwić. Tymczasem Mariusz spokojnie i niespiesznie. Teraz też to wydaje się bardzo dobre zagranie. Tak jest, kącik chyba taki optymalny, żeby jeszcze ułatwić sobie wbijanie potem ósemki.
Właśnie po takim delikatnym przetoczeniu. Jak teraz do dziewiątki? No zostawia sobie sporo kąta, no ale to nie utrudnia wbicia. I perfekcyjna ta pozycja do dziesiątki. A zatem 5 do 6 rozbijać będzie Mariusz Skoneczny. Chyba, że poprosi o czas. Nie ma Mariusza przy stole, a zatem to jest zapewne czas. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Już wraca Mariusz Skoneczny. Sprawdzi to, co ustawił Mieszko Fortuński. Na pewno to będzie ostatnie Mariusza rozbicie w tym meczu i w tych mistrzostwach. Czy będzie potrzeba więcej rozbić? Zobaczymy. Chciałby tego Mariusz. Koniecznie powtórka. Dobrze skontrolowana biała, nie mamy co do tego wątpliwości, ale chyba nic nie wpadło. Tak jest, Mieszko przy stole. Pytanie, czy widzi tutaj tę żółtą kulę, czy będzie musiał zagrywać push out? Widział, zagrał, trafił. No i pięknie, teraz obszedł sobie tę ósemkę, nie zgubił się na niej. Jest to świetna pozycja do dwójki, widzimy to teraz. No i jeszcze kilka trudnych zagrań, kilka takich zagrań, które siłą rzeczy zwolnią
zwolnił troszeczkę miejsca na stole dla pozostałych kul. Oto Maciej Trudnowski od prawej, Marek Kudnik, Maciej Życiński. No i nawet nie będę strzelał, kogo tam przesłania. Jest Sebastian Batkowski, o, proszę bardzo, jak na prośbę. Tymczasem, no już, trójka w kieszeni i teraz ten układ jest już bardzo klarowny. Jak pozycja do piątki, no tutaj jeszcze mogą zdarzyć się cuda. Tutaj jeszcze sporo może się wydarzyć. Jeżeli teraz Mieszko pobierze się takim zagraniem, które odda mu kontrolę nad wydarzeniami na stole, to wszystko będzie już chyba przesądzone. Ale to jeszcze nie jest to zagranie. Nie sądzę, by było to zagranie. Jest tutaj dość dużo miejsca między białą i szóstką. Jest też niewielki kąt. Trzeba będzie idealnie poczuć tę dolną rotację, żeby pozbyć się problemów. Jednak błąd! Mieszko nie lubi popełniać pomyłek. Mariusz Koneczny też się nie będzie spieszył z zagraniem. Po prostu chybił to zagranie Fortuński. Ale to jest absolutnie jego sezon. No Mariusz potrafi też trzymać nerwy na wodzy. To nie ulega wątpliwości. Mariusz potrafi. Kiedy inni podpaliliby się i graliby coś bardzo brawurowego, Mariusz potrafi znaleźć sejfa albo popisać się zagraniem pięknym i skutecznym ofensywnie. To jest sejf. Tak jest. Takie rozplanowanie Bill, żeby między białą i szóstką znalazła się siódemka lub ósemka. Wydaje się, że przynajmniej w części się to udało. Na pewno Mieszko musi zagrać coś jeszcze ciekawszego. Na pewno troszeczkę też skuteczniej, jeżeli chce przejąć inicjatywę w tej grze taktycznej. Widzimy teraz dokładnie. Chyba będzie chciał odsyłać się szóstkę za ósemkę. Coś w tym stylu, no ale to się nie udaje. No i proszę zwrócić uwagę, sporo szczęścia Mieszka, bo gdyby jeszcze oprócz tego chybionego zagrania źle dobrał do niego siłę, Mariusz Skoneczny miałby grę, a tak jeszcze panowie troszeczkę poszukają przełamania, troszeczkę rywala będą musieli usidlić. Save za dziewiątkę. O, kapitalnie teraz Mariusz Skoneczny, zasłużone oklaski. Właśnie to jest jedno z tych zagrań, o których mówiłem przy poprzedniej wizycie Mariusza przy stole. Właśnie takimi zagraniami, na takim doświadczeniu wykonywanymi Mieszko Fortuński teraz coś deklaruje, a Mariusz właśnie dzięki takim zagraniom potrafi przejmować inicjatywę, potrafi odwracać losy meczu. Mieszko będzie chciał wbijać brązową kulę do lewej, narożnej kieszeni. Przynajmniej tak wskazał kijem. Ale pomylił się i to oczywiście zieloną kulę i to nie wcale tak dużo. Teraz to jest resave z tego. 5 do 6 cały czas. Mariusz Skoneczny. A Mieszko, czyżby trochę bardziej rozluźniony? Zdecydowanie. Teraz wie, że zagrał dobrze. Teraz wie, że nie popełnił błędu. Szuka Mariusz kolejnego sejfa. Któryś musi przynieść dobre rozstrzygnięcie dla zawodnika z Tomaszowa. Chyba, że Mieszko szybciej znajdzie sposób, jak przejąć inicjatywę w tej partii. Gra chyba Mieszko, tak czytam z ruchu jego ust. To wygląda dobrze, to wygląda fenomenalnie. Tak gra Mieszko Fortuński, on jest niepojęty w tym, co robi. Ale proszę zwrócić uwagę, ani się nie uśmiechnął, po prostu zagrał kapitalne zagranie, które było potrzebne. Tak gra Mieszko.
kiedy trzeba, sięga po takie sztuczki, kiedy nie, jest po prostu zabójczo skuteczny. Do bólu i aż do nudy skuteczny. No i teraz pytanie, czy tutaj widzisz szansę na kombinację z dziesiątką? Wykluczone. Ale w każdym razie teraz to on ma inicjatywę, teraz to on może stawiać sejfa, chociaż bili już mniej niż przy poprzednich zagraniach, chociaż o tego sejfa będzie trudniej. Wbija to Mieszko Fortuński, no czuje pewnie się na tych środkach, ale jeszcze dba o to, żebyśmy za szybko nie przestali się delektować emocjami w tym finale. To nie jest najlepsze pozycjonowanie, ale trudno by było dużo lepsze. Jeszcze jeden środek jest Mieszkowi potrzebny i teraz musi zdecydowanie lepiej dobrać siłę. Zadbał o to, zagrał mocniej. Teraz już jeden z prostszych strzałów w tej końcówce. A zatem proszę Państwa, czy to jest końcowe odliczanie? Czy to są dwie ostatnie kule tych mistrzostw? Odpowiedzi nie zna nawet Mieszko, ale to są jego mistrzostwa. Bez względu na to, jak teraz te kule się potoczą, brytyjscy zawodnicy mówią o bogach bilardu, o tym, że oni decydują o tym, jak rozstrzygają się pojedynki. A Mieszko Fortuński sprawy trzymał w swoich rękach przez cały sezon i trzyma je teraz. I z wielką przyjemnością ogłaszam Mieszka Fortuńskiego podwójnym mistrzem Polski. Wielkie, wielkie brawa także dla Mariusza Skonecznego. Oto klasa zwycięzców. Do usłyszenia, szanowni Państwo. Dziękuję za te mistrzostwa. Zrobimy teraz szybki wywiad z Mieszkiem. Tyle za chwilę.